mam przyjemność jako wdowa z Grójca, a dzisiaj wdowa z Grójca na pewno z tej sceny. No nie powiem, że padnie, wolałabym nie paść. Mężczyźni, słuchając jego płyt, podcinali sobie żyły. Kobiety zakochiwały się i melancholijnie zawodziły wieczorami pod oknem naszego bohatera. Skrzynki SMS-owe zapychają się w radiu od głównie kobiety, piszą do Tomka. Nasz bohater, Tomek Olszewski. Proszę Państwa, zapraszamy teraz na scenę. Ja mam tak w scenariuszu, proszę Państwa. Oficjeli, tych z nagrodami, he. Więc jeżeli są jacyś oficjele, to bardzo prosimy z nagrodami, he. Drogi Tomku Sopocianinie, szkoda, że na wygnaniu dzisiaj chciałam Ci złożyć życzenia. To jest gościnie, nie wygnanie. Rozumiem, dobrze. Nasz, znaczy czyj? Gdański czy Sopocki? Nie, on jest Sopocki. Proszę miał nazywać Bouillon Culturel, bo wtedy we Francji był taki znany program kulturalny, ale mi nie pozwolili, bo za bardzo było kulinarnie. A został Bouillon, ja ci przyniosłam kostki rosołowe, na pamiątkę, tak. Żeby już tak zostało. Dziękuję. I mocno cię całuję. Wielbić, bo on na takie uwielbienie zasługuje. Będziemy jego ego karmić najlepszym, czym mamy, a zacznie karmienie Jarek Ziętek. Zaklinał swój los. Chcę z tobą być na ludzką wieczność. Chcę z tobą być aż po kres. Chcę z tobą być jak ślisk po brzytwie. Życie z tobą jest. Dzisiaj zrobić ikonę popkultury, może niekoniecznie Lady Gaga, ale Lady Gugu, żeby został. Szanowni Państwo, szanowni prowadzący powinienem, szanowni Państwo, żyjemy w XXI wieku, wszystko możemy, wszystko potrafimy i robimy. W związku z powyższym, żeby naszego drogiego Tomasza dzisiaj troszeczkę upopkulturować, to ja postanowiłem taki drobny schemacik zrobić, taki jak tłumaczę studentom. Gdybym ja mówił za długo, bo jako asystent tutaj listy figowe zrobimy. Ostatnio modnym stało się przeszczepianie tkanki tłuszczowej, tworzenie z niej wszystkiego. W związku z powyższym my Tomkowi tu z brzucha za pomocą strzykawki pobierzemy tkankę tłuszczową, weźmiemy kubeczek, siteczko do herbatki i tąże tkankę tłuszczową przez to sitko do herbatki tutaj wypłuczemy. Po czym weźmiemy drugą strzykawkę i tą strzykawką ten wypłukany tłuszcz przeniesiemy mu na usta, bo ust jeszcze w naszym show biznesie żaden mężczyzna sobie nie zrobi. A wiadomo, że gwiazda popkultury usta musi mieć duże. Żeby ładnie się wypowiadał, ładnie wyglądał i dobrze mikrofon obejmował. Teraz, co można by było zrobić? I byś miał już robione wszystko. Tu, tam, ten. Ale ja sobie pomyślałem, że jak ma być ikoną popkultury, ma być naszą lokalną Lady Gugu, a żyjemy w czasach ekumenicznych, dorobimy mu piersi. Dwa w jednym.
Zdrowne małe dziecię. Tomasz jako przedstawiciel płci męskiej na pewno klatkę piersiową ma obłosioną, w związku z powyższym cięć nie będzie widział, będzie się rozbierał. Ja chciałem cię rozebrać dzisiaj, żeby na tobie malować, to by było ciekawsze, no ale nie ma, holender, jasne. Nie ma futra. Tomka twórczości podobało mi się to, iż śpiewa o świecie, który sobie wymarzył. O świecie wtedy nieistniejącym, bo gdy wszystko zalewało w latach 80., pamiętamy to triumfujące błoto, Tomek śpiewał o świecie pełnym wrażliwości, czułości, miłości, o dziwo heteroseksualnej. I jesteśmy, przynajmniej ja jestem szczęśliwy, że doczekałem czasów, kiedy teoria wykładana w twórczości Tomka stała się naszą codzienną praktyką. Tomek przeszedł przez te wszystkie życiowe burze konsekwentnie niewzruszony. Na szczęście nie zmienił swojej przebogatej osobowości i gdy ostatnio rozmawialiśmy, powiedział: wiesz Konio, gdy widzę, co abstynencja zrobiła z Janka Pospieszalskiego, to nie chce mi się porzucać mojego miesiącego pomysłu na życie. Wspaniale. Dzisiaj jest Światowy Dzień Blondynki. Dowiedzieliśmy się tego od blondynki. Odkryj się samko. Zapraszamy. Zamyślam się w tamte dni, dawne dni. Słońce wyżej, jasna myśl. I usłyszę głośniejszy śmiech, ostry wzrok. Napięcie rośnie. Lipi, możesz głośniej. Lipi na bębna. Brawo. Czy jest na sali Jan Misiek? Jest. Brawo Misiek, piękny prezent. Teraz będzie dość dziwaczna grupa, zwłaszcza jej lider. Ja go widzę, państwo jeszcze nie widzą. No, zagrał mi na nosie. Dosyć urocza to postać i z nim grupa, która się nazywa Dobre Towarzystwo. Mieczysław i Dobre Towarzystwo. Proszę państwa, zespół reprezentacyjny Dobrego Towarzystwa, do którego nawiasem mówiąc Tomek też należy, w związku z tym chyba można powiedzieć lepszego towarzystwa, ma zaszczyt przedstawić sztukę w jednym akcie pod tytułem AL900L. Nie gadać z tyłu. To są amatorzy, proszę im wybaczyć. Za grodami, za miastami, za lasami, za górami, pośród ziela, sterczał domek. A w tym domku mieszkał Tomek. Tomek lubił jeść i pić. Tomek lubił ostro żyć i dlatego miewał wpadki. Gdy powracał do swej chatki.
Lecz od dzisiaj jest inaczej. Już mandata nie zapłacę. Panie władzo, hola, chwila, nie mam we krwi ni promila. Reklama. Zapewni ci komfort bezpiecznego powrotu z pracy do domu. Automat AL9000L to profesjonalne urządzenie o bardzo precyzyjnych wskazaniach i zaawansowanych funkcjach kontroli. Najlepsze i najnowocześniejsze modele spośród automatów serii AL. Nie czekaj, kup już dziś. Automat AL9000L to bezpieczeństwo w domu i zagrodzie. Po reklamie. Już szczęśliwy jest nasz Tomek. Już odmienił mu się domek. A gdy chce się przyjrzeć światu, dmucha w rurkę alkomatu i wesoło we świat rusza. Hulaj dusza, bez kontusza.